Największa oszustka na polskim YouTubie. Let's go. Zobaczmy to. Fragmenty wykorzystanych przeze mnie filmików należą do ich prawnych właścicieli i zostały... A, dziękuję Iskiera za 4 miesiące razem, bożeczki. ...wykorzystane według prawa cytatu, artykuł 29 ustawy pierwszej o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Aha. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego w ogóle wam o tym mówię. Tak się składa, że osoba, o której nagrywam materiał, grozi każdej osobie, która chce nagrać o niej film, sądem. Po prostu osoby, które nas obrażają... O, ja znam ją z TikToka, ona jakoś śpiewa, nie? Osoby, które groziły nam, będą miały sprawę w sądzie. Osoby, które tak piszą, wprowadzają innych w błąd, też można poznać. A więc czego widzowie możecie się spodziewać w dzisiejszym materiale? Przede wszystkim kłamstw wobec widzów, niekonsekwencji w decyzjach, nieodpowiedzialności oraz oczywiście brak autentyczności, manipulacje. Dobra, zobaczymy. Przez hejterów zbiórka została zablokowana, twierdząc, że jestem chora psychicznie. Bardzo wam dziękuję. Zainteresowani, to zostańcie ze mną i zapraszam na seans. Ewa Makówka to młoda influencerka działająca w internecie od kilku lat. Początkowo jej content był typowo family friendly. Ewa, angażując w nagrywanie filmików swoich rodziców, próbowała wykreować swój wizerunek jako tej rodzinnej... O, a ja myślałam, że tam są jakieś dziwne sytuacje, dlatego że ona ma starszego faceta, a to jej tatuś. To ja nie wiem, dlaczego ja coś takiego widziałam, że to jakieś dziwne było, nie wiem o co chodzi. Bardzo pozytywnej osoby, jednakże im więcej scen życia zaczęła pokazywać szerszej publiczności, tym szybciej... A może to jakaś inna? Bo też jest jedna jakaś taka dziewczyna na TikToku, co ma dziecko z takim starszym facetem i też ją strasznie cisną, że o, ma dziecko z dziadkiem, czy coś w tym stylu. Bo miała starszego. A, o, Demosz, czyli ty coś wiesz na ten temat tutaj, tej laski. A, widziałeś ten film, okej. Widzowie zauważyli, że prawda nie do końca jest taka, jaką Ewa stara się im pokazać. Znaczy, no wiecie, no tata jest moim tatą, więc rozmawiamy na właśnie różne tematy. A kim tak właściwie jest Ewa? Ma 28 lat, mieszka razem ze swoimi rodzicami, którzy... 28?! Obecnie są na emeryturze i posiada również dwa psy. Rodzice adoptowali Ewę, gdy była małym dzieckiem, a ona otrzymała od nich rodzinę i ciepły dom. Kariera Ewy rozpoczęła się od nagrywania sympatycznych filmików na TikToka, w których nagrywanie zaangażowała również swojego tatę, pana Zygmunta. Nie trudno również ukryć starszego już człowieka po wielu przebytych chorobach, co Ewa niejednokrotnie podkreślała. Tym bardziej, że mój tata chorował. Jak powiedziała podczas reportażu dla Dzień Dobry TVN, zaangażowała ona swojego tatę w działalność internetową, gdyż sama bała się nagrywać. Wpadłam na pomysł, żeby nagrywać na TikToku, ale sama się bała. To okazało się być strzałem w dziesiątkę. Pierwsze nagranie po kilku godzinach miało już 50 tysięcy wyświetleń, a Ewa wraz z tatą zaczęli regularnie publikować filmy na TikToku ze wspólnych występów. Ue, jakie wyświetlenia! Można było zauważyć, że widzowie pierwotny content odebrali bardzo pozytywnie, mimo że pojawiły się zdania sugerujące, że Ewa zmusza tatę do owych występów. Niestety w tym przypadku z czasem było tylko i wyłącznie gorzej. Jak sama Ewa podkreśla, nie była gotowa na zetknięcie się z hejtem. Ale z drugiej strony też pojawił się hejt, na który myślałam, że jestem... Jezus Maria, ile klepsydra musiał zrobić researchu, żeby to wszystko tak uporządkować i żeby dać tyle jakichś takich wycinków w ogóle, że jemu się chciało robić na temat tej typiary taki filmik. Przygotowana niestety nie była. Co na to jej rodzica? Jak powiedziała jej mama w zachowaniu? Ale ona jakoś tak mocno denerwuje ludzi, ta dziewczyna, tak zauważyłam. Pani Ewy nie dało się nie zauważyć zmian. Po prostu dało się zauważyć w zachowaniu Ewy zmiany. Mnie to przeraziło. Ewa już wcześniej korzystała z porad psychologa, ale w związku z falą hejtu zaczęła potrzebować większego wsparcia. Dlatego trafiła pod opiekę psychiatry z powodu złego samopoczucia i pojawiających się myśli samobójczych. Obecnie Ewa na YouTubie prowadzi kanał Makówka Music, który ma 16 tysięcy subskrybentów i ponad 850 opublikowanych filmów. Dlatego zróbmy sobie podsumowanie. Mamy Ewę, która jest główną bohaterką, mamy jej rodziców oraz mamy jej widownię. Widownia w tym przypadku nie jest zadowolona z kontentu, który ona w tym momencie publikuje, za co ja muszę zjeść sobie chiperka, nie? Ewa nie radzi sobie z hejtem, przez co korzysta z usług zarówno psychologa, jak i psychiatry i dochodzi do sytuacji, w której jej samopoczucie się pogarsza. I powiem wam szczerze, że kiedy patrzę na to podsumowanie, to po prostu zaczynam dochodzić do wniosku, że być może internet to po prostu nie jest miejsce dla Makówki Music. Z całym szacunkiem, nie mam zamiaru tutaj w jakikolwiek sposób nikogo urażać i na pewno moim zamiarem nie jest napędzanie jakiejkolwiek spirali hejtu, ale jeżeli masz zamiar robić tego typu rzeczy oraz przede wszystkim, czyli do czego za chwilę przejdziemy, kłamać swoich widzów praktycznie raz za razem, to najprawdopodobniej internet nie do końca jest dla ciebie. Są jednak rzeczy, za które Ewę warto pochwalić. Pokazywała ona swoim widzom swoją walkę z kilogramami, a udało jej się schudnąć aż 40 kg, co zdecydowanie zasługuje na pochwałę. Jak sama mówi, stara się szerzyć dobro i
pozytywne nastawienie, jednakże w momencie od... Ja PD, chyba powinnam z niej wziąć przykład. ...trzymania komentarza lub wiadomości, która nie zgadza się z jej opinią lub poglądami, lub jest po prostu konstruktywną krytyką, Ewa reaguje bardzo emocjonalnie. No tak, Monika, popłaczę się, bo ty tak chcesz. Autorzy takich komentarzy są traktowani jak hejterzy, a zaś Ewa stara się podkreślić, jak bardzo się mylą, a w tym filmie pokażę wam kilka sytuacji, które się wydarzyły i które przede wszystkim nie zostały przez Ewę wyjaśnione. I na pierwszy ogień pojawia się pytanie, gdzie podziało się kilka tysięcy złotych w związku ze zbiórką na psy. Co się stało z tymi pieniędzmi? Myślicie, że wam powiem? Zapytacie się mnie, jaką zbiórką na psy? Już tłumaczę. Znana głównie z aktywności na YouTube i TikToku, Ewa zorganizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz głodnych psów. I pewnie temat przeszedłby bez echa, gdyby nie fakt, że zaraz po tej właśnie zbiórce doszło do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie uwagę obserwatorów przykuły nowe, zdecydowanie bardziej ekskluzywne i kosztowne zakupy. Te nagle zaczęły pojawiać się w życiu Ewy w trakcie i po zakończeniu zbiórki, a z dnia na dzień Ewa, która wcześniej raczej nie prowadziła wystawnego życia i kontentu, przestała nagle odwiedzać lumpeksy, zaś zaczęła chwalić się nowymi sprzętami od firmy Apple. Wow! Kochani, jaki jest piękny. Markowymi ubraniami, kosmetykami i perfumami. Wielu z jej fanów zaczęło publicznie pytać, skąd te nagłe zmiany w stylu życia i pytali się o to słusznie pod jej odcinkami. I ja nikogo nie zmuszałam do tego, żeby po prostu wpłacać nam. Dziękuję. Nie zazdrościmy ci codziennego jeżdżenia do galerii i rozpalania pieniędzy. Jako myślące i dojrzałe osoby od razu widzimy, że coś jest nie tak. Szczególnie po tajemniczej zbiórce na głodne pieski. Pisze jeden z rozczarowanych widzów. Czekaj, czyli ona zaczęła zbierać pieniądze, żeby kupić karmę dla psów, a zaczęła rozpierać te pieniądze w galeriach? Nawiązując do przeprowadzonej zbiórki, Ewa postanowiła ją przeprowadzić i zebrać fundusze na karmę, by przekazać ją swoim sąsiadom, którzy posiadają dużą liczbę psów. Decyzję tę podjęła po tym, jak zobaczyła, w jak złych warunkach żyją te zwierzęta. Wydawać by się mogło, że jest to krok w dobrą stronę, pomoc w postaci jedzenia dla głodnych psów. Jednak w opinii wielu osób akcja ta była jedynie chwilowym rozwiązaniem, które w dłuższej perspektywie może pogorszyć sytuację. Dyskusja na temat odpowiedzialności za zwierzęta szybko przeniosła się na temat warunków, w jakim żyją psy. W jednym z wpisów został poruszony temat zaniedbania i braku sterylizacji, co prowadzi do niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt. Ja myślałam, że ona zbiera karmę dla schroniska, a nie dla ludzi, którzy rozmnażają psy obok jej domu, gdzie nawet dochodzi do kazirodztwa, pisze internautka. Sytuacja ta budzi również pytania. Czy tak powinna wyglądać prawdziwa pomoc? Wielu komentujących podkreśla, że zamiast dostarczać karmę, kobieta powinna zgłosić sytuację odpowiednim organizacjom, które mogłyby interweniować i zapewnić zwierzętom lepsze warunki życia. Nie chciała ich nigdzie zgłosić, bo powiedziała, że mieszkają obok niej i boi się, że ci ludzie będą robić jej na złość. Na pewno się nie boi. Tam. Tymczasem zdaniem wielu to właśnie Ja nie mogę, widzowie, takich rzeczy oglądać. Sytuacji mogłyby być jedynym skutecznym rozwiązaniem, jednak najwięcej emocji budzi fakt, że poprzez swoje działania Ewa mogła nieświadomie przyczynić się do utrwalania problemu. Zamiast to gdzieś zgłosić, że pozabierali te psy, to ona jedzie do nich z karmą. Co to im pomoże? Dziś i jutro zjedzą, a co dostaną za miesiąc? Resztki z obiadu czy suchy chleb? Pytają rozgoryczeni komentujący. Tak, Ewa jednak w swoich materiałach zapewnia, że nie wykorzystała wszystkich zebranych środków, że zamierza dostarczać karmę regularnie / cyklicznie. Zapewnia też, że to nie jest jedyny materiał mówiący o tym, jak spożytkowała środki uzbierane na cel. Jeśli ma się dobrego adwokata, kochani, to się pod dywan czegoś takiego nie zamieci. Otoczka droższych niż zwykle zakupów skutecznie nie pomaga w tej sytuacji. Wiele osób czuje się zwyczajnie oszukanych i uważa zbiórkę za całkowicie nietransparentną, ponieważ temat zbiórki jest ignorowany po dzień dzisiejszy, a sama Ewa na swoich live'ach na TikToku mówi wprost, że nie ma zamiaru się tłumaczyć internautom, ponieważ to nie jest ich sprawa. Ja nic złego w internecie nie robię, a to ci źli ludzie powinni ponosić konsekwencje i poniosą. Mnie po prostu dziwi jej zachowanie. Kiedy ja robiłem stream charytatywny około 2 miesiące temu i udało nam się zbierać 2,5 tysiąca złotych, doszło do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie zapytaliście się mnie 70 razy w trakcie streama, czy na pewno te pieniądze tam dojdą. Co za tym idzie, byłem przygotowany na to, że najprawdopodobniej ludzie będą pytać. Pytanie, czemu Ewa nie była? A widzowie komentują dalej. Nie pochwaliłaś się tym, jak wydałaś zebrane pieniądze, a chwalisz się nawet kawą z żabki czy soczkiem na pocieszenie od Grycana. Dlatego ludzie pytają. Nie ma to jak obracać kota ogonem i mówić okejcie, kiedy zbiera się na szczytny cel. Soczkiem na pocieszenie od Grycana. Mają banknoty, to chcą wiedzieć, ile udało się zebrać. Czekaj, muszę aż sprawdzić, ile to kosztuje. O, ile kosztuje sok w Grycanie? 9,90. No, to wystawne życie faktycznie.
Wydarzyło się dalej. Mimo narastającej presji, Ewa nie przedstawiła żadnych dowodów na to, ile pieniędzy udało się zebrać i jak zostały one wydane po dzień dzisiejszy. W tamtym czasie zaczęła również blokować osoby, które poruszały ten temat podczas jej transmisji live, czy w komentarzach pod postami. Każdy ma swoje życie i niech każdy po prostu przeżyje to życie jak chce. Co tylko zwiększyło podejrzenia. Widzowie zauważyli również, że Ewa nie zgłosiła zbiórki do odpowiednich organów, co jest niezgodne z prawem i co może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wątpliwości podlega też to, czy Ewa pozwala odpowiednie pozwolenie na to, by móc zaprezentować swój talent na ulicy. W przypadku pierwszej wątpliwości, według relacji użytkowników jednego z forum internetowych, sprawa została zgłoszona do odpowiednich instytucji. Co za tym idzie, Ewa stała się osobą, o której w tamtym czasie mówiło się sporo, głównie przez kontrowersje, które po dzień dzisiejszy pozostają niewyjaśnione. Znana wtedy z regularnych wyjazdów do Kieleckiej Galerii, gdzie niemal codziennie ogłaszała tak zwane załatwianie spraw, prezentując przy tym kosztowne zakupy, wzbudzała niemałe zainteresowanie swoich obserwatorów. Dlaczego pan pozwala córce nie pracować? Jak to? Przecież ona cały czas pracuje. Zmiana ta wywołała spekulację. Jezu! Jakby mój tata mnie też tak wspierał od samego początku. Mój tata to mówił tak, siedzisz przy tym komputerze i siedzisz. I tylko siedzisz i siedzisz przy tym komputerze. A ona co? Moja córeczka od samego początku pracuje. A jak powiedziałam, że mnie głowa boli, ja pierdolę, to na pewno przez ten komputer. A jak brzuch, Jezus Maria, to na pewno wszystko przez ten internet. Ale dobrze, że teraz już ogarnęli. Kulacji i plotki wśród jej widzów nie omknęła im również nowa biżuteria, którą Ewa zaczęła często nosić. Wkrótce okazało się, że wisiorek z misiem był rzekomym prezentem, co tylko podsyciło ciekawość internautów. Wszystko nabrało tempa i wyjaśniło się jednak, kiedy Ewa ogłosiła, że ma partnera. I pewnie wydaje wam się, no dobra, no ma chłopaka, co w tym dziwnego? Otóż dla widzów było to tym bardziej szokujące, kiedy komentarze szybko wypełniły się sugestiami, że nagły zastrzyk gotówki Ewy może być efektem obecności uzdolnionego, dobrze ustawionego, prawie 2 razy starszego partnera. Pojawiły się pytania, jak to możliwe, że tak szybko się zakochała i... No jak to możliwe? No po prostu widziała, że chłopak i tata bardzo dobrze się dogadują, z piątki zbijają, no i jeszcze bardziej atrakcyjny był teraz. Zdecydowała się na wspólny wyjazd z nowo poznanym mężczyzną za granicę. Internauci nie mogli oprzeć się pokusie, by na własną rękę zbadać, kim jest tajemniczy towarzysz Ewy, a jedna z użytkowniczek z entuzjazmem relacjonowała. Ej, to serio jest ten artysta, Sprawdziłam, ma pieprzyk w tym samym miejscu, co facet ze stories Ewy. Nie wszyscy jednak podzielali entuzjazm związany z nowym związkiem Ewy. Pojawiły się liczne komentarze pełne wątpliwości i sceptycyzmu, a nawet komentarze mówiące, czy przypadkiem nie jest to układ, tak z... A kto to jest Chris, widzowie? Pan sponsoring. Ludzie łączyli kropki po swojemu, co nie jest dziwne, gdyż jak sama Ewa przyznała, w związku jest od miesiąca, co zbiega się z początkiem zakupowego szaleństwa oraz poprawy finansów. Pracuje w internecie jako... I co mogę przyznać? W tamtym czasie w związku z sytuacją domniemanym sponsoringiem padały naprawdę skrajne opinie na temat Ewy i całej sytuacji. Niektóre komentarze przekraczały granice dobrego smaku i momentami naprawdę było mi wstyd za tych wszystkich ludzi, dlatego był to pik krytyki i mocniejszych słów pod jej adresem. Przyty, oglądam wszystkie vlogi, więc dużo rzeczy jest w twoim wyglądzie, a twarz wygląda na spuchnięte. A i nie zapomnij mnie zablokować za tym wiadomość. No ja też nie rozumiem, za co ten hejt? O co wam chodzi? Nie rozumiem, wytłumaczcie mi to, bo naprawdę tego nie potrafię zrozumieć. Niemniej jednak, to tylko konsekwencja tego, że sama w swoich działaniach Ewa nie jest rzetelna, konsekwentna i transparentna. Na wszystko w tamtym czasie miała tak bardzo pokrętne wytłumaczenie, zachowując się wynośle, momentami opryskliwie. Dostała dofinansowanie na firmę i przewala na głupotę. Też tak robiłam, jak zrobiłam swoje pierwsze pieniądze z tym, że miałam 17 lat. Co za głupotę piszesz, jak już bardzo tak pragniesz wiedzieć, to wziąłem 2 lata temu dofinansowanie na firmę. Moja firma jest od 2021 roku. Po drugie, najpierw trzeba uzyskać takie dofinansowanie i w dokumentach dokładnie uzasadnić, czy wszystko musi być związane z firmą, nie można sobie wydawać na co się chce, tylko się nie... Także zanim coś napiszesz, to się zastanów, bo tylko się kompromitujesz. A to, że za przeproszeniem boli was dupa, że musicie pracować tam, gdzie nie lubicie. Oh man. Że nie potraficie nic ze swoim życiem robić, to już nie moja wina. Nie była przyjemna w odbiorze. Sprawiała wrażenie, jakby nagle stała się z nikogo kimś. Co za tym idzie, po powrocie z Rzymu, który Ewa odbyła ze swoim nowym partnerem, wpadła w sam środek internetowej burzy. Komentarze dotyczące jej związku, publikacji i ostatnich działań i niedomówień zasypały jej profile. Sytuacja szybko przerodziła się w prawdziwy dramat. Ewa postanowiła publicznie odnieść się do całej sprawy, zapowiadając współpracę z policją i adwokatem. Ja wiem, że ja wszystkich nie zgłoszę, ale jeden i drugi nauczy się rozumu.
domu i ja na pewno nie pozwolę na to, aby tak było w internecie. Celem miało być ukaranie osób, które jej zdaniem przekroczyły granice konstruktywnej krytyki i weszły w obszar hejtu oraz zniesławienia, jednak jej relacja wywołała jeszcze większe poruszenie w sieci. Internet jest brutalnym miejscem, gdzie każda wypowiedź może wywołać lawinę komentarzy. Wiem o tym najlepiej, jako że zdarzyło mi się raz albo dwa do groźby śmierci na moim prywatnym Instagramie, którego szczerze mówiąc przez dłuższy czas nawet nie publikowałem na moich filmach. Co nie zmienia faktu, że widzowie Ewy w tym przypadku nie grozili jej śmiercią, ale trzeba przyznać, jechali po niej dosyć ostro. Znowu dramatyczne oświadczenie na IG, a jeszcze ta naklejka radiowozu, komentują dyskutanci, nie dowierzając powadze sytuacji. Zamiast po prostu wyłączyć powiadomienia, nie czytając wiadomości i komentarzy, to ona fiksuje się na ich punkcie, zauważając, wskazując, że większość twórców online spotyka się z krytyką i negatywnymi komentarzami. Dla wielu z nich to chleb powszedni, a ignorowanie takich treści wydaje się najlepszym miejscem. Fala krytyki jednak narastała, a niektórzy użytkownicy zwrócili uwagę na brak dystansu, zastanowienia oraz przede wszystkim autorefleksji Ewy wobec negatywnych opinii. I to jest chyba kwintesencja naszego dzisiejszego tematu. Do Ewy pomimo 4-letniego stażu w internecie chyba nadal nie dociera, że stała się osobą publiczną, że ludzie mają prawo komentować jej ruchy w sposób zły, jak i dobry. Po prostu chodzi mi o to, co nas bardzo denerwuje, to, że ludzie myślą, że wszystko można. Czasem mam wrażenie, że ona niebezpiecznie przesunęła granice hejtu, a jeszcze częściej mam wrażenie, że ona nie zna twardej jego definicji. Jest po prostu przewrażliwiona. Dowodem na to może być fakt, że na jej kanał wleciał film, na którym odpowiada na hejt z forum Wanda. I szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jakiego odbioru spodziewała się Ewa, ale chyba myślała, że jest wszystko okej. Okay. Zachowywała się totalnie naturalnie, a film obnażył wszystkie jej cechy. Grała udawany dystans, którego na co dzień jej brakuje, a opinie na temat filmu były jednoznaczne. Większość zauważyła nieudolną próbę grania cwaniaczka, a z tego filmu pochodzi ikoniczny urywek. Pracuje jako influencer i youtuber. Pracuje w internecie jako influencer. Ale że jemu się chciało to wszystko montować, to jestem w szoku. W rezultacie odbiorcom przyniosło to dużo śmiechu i niepochlebnych komentarzy na temat takiego posunięcia, nawet od stałych widzów. Film zniknął z przyczyn właściwie nieuzasadnionych na live'ie z końcem maja. Ewa mówiła, że niezupełnie zadowolona jest z tego, że stworzyła taki film, ale też nie był to jej pomysł i tu wskazała na byłego już partnera. O, ale sobie słodziutko za rączkę chodzili. I tutaj dochodzimy do brutalnej weryfikacji. Mimo że we vlogu z Paryża Ewa początkowo przedstawiała wyjazd jako udany... Ej, dobra, szukam mojego wachlarza, jest mi tak gorąco. ...nie przyznała, że w rzeczywistości był to dla niej kolejny nieudany wypad. Jak sama stwierdziła, od początku czuła, że coś jest nie tak i niestety jej przeczucia okazały się być trafne. Gdy zniknęły wygody i pierwszy content, sytuacja stała się jasna. Wystarczyło spojrzeć na jej kanał na YouTube i już po okładkach filmów można było dostrzec, gdzie inwestowano, a gdzie skończyły się fundusze. Odkąd zniknął partner, skończyły się wyjazdy do Kielc, codzienne wypady do galerii, zakupy, wizyty w restauracjach czy przechwałki w sieci. No cóż, może w tym przypadku wystarczy przeprowadzić kolejną zbiórkę na psy. To nie jest jednak koniec jej kłamstw i manipulacji. Ewa podała na swoim Instastory m.in. fakt, że podjęła współpracę z siłownią w Kielcach, Endorfina. Przed opublikowaniem tej informacji na jej sportowych profilach w mediach społecznościowych pojawiło się sporo filmików z tej oto siłowni, a widzowie podczas organizowanego Q&A na Instagramie zwrócili na to uwagę. Jedna z osób zapytała Ewę o to wprost, czy podjęła współpracę z ową siłownią, na co Ewa odpowiedziała twierdząco, jednakże osoba obserwująca postanowiła zweryfikować informację, kontaktując się z siłownią, która zaprzeczyła podjęcia takowej współpracy. Ewa działa w przestrzeni internetowej od 3-4 lat, regularnie publikując treści i konsekwentnie budując swoją obecność jako twórca. Jednak ja osobiście mam pewne wątpliwości dotyczące jej podejścia do montażu wideo. Zastanawiam się, dlaczego nie podejmuje ona prób ulepszenia tej części swojej pracy, zwłaszcza że nawet osoby bez doświadczenia są w stanie stworzyć materiały bardziej przystępne i atrakcyjniejsze wizualnie niż niespójne zestawienie nieedytowanych klipów. Osobiście uważam, że jej filmy pozbawione są dynamiki i przez to nie angażują odbiorcy w pełni. I nie Ewa. To nie jest hejt. To jest konstruktywna krytyka. Wracając jednak do historii. Cześć, po zakończeniu związku Ewa powróciła do swojego dawnego, przewidywalnego formatu vlogów, podobnie jak do innych tynowych działań, takich jak używanie kremu Bambino, mimo wcześniejszych deklaracji o stawianiu na rozwój osobisty, w tym planów uczęszczania na tenis, lekcje tańca czy nauka angielskiego. Brakuje dowodów jednak na realizację tych zamierzeń. Cały czas pracuję nad sobą, cały czas się staram. Zamiast tego w sieci regularnie pojawiają się treści o bardzo mało wartościowym charakterze, a dla wielu osób staje się jasne, że te ambitne zapowiedzi były jedynie drobnymi nieprawdami. Ewa wielokrotnie była przyłapywana na mijaniu się z prawdą, nawet w kwestiach błahych, a przykłady obejmują twierdzenia o rzekomych propozycjach walk we free fightach. Oczywiście każdy może oglądać walki i nikomu tego nie zabronię, bo są osoby, które naprawdę reprezentują świetny poziom. O zrzucaniu 40 ofert współpracy dziennie, czy wspieraniu finansowych rodziców z niewielkich...
Ja też bym chciała mieć tyle współprac! 40 ofert dziennie?! Dochodów z TikToka i YouTube po opłaceniu podatków i zobowiązań. Często sama nawet nieświadomie demaskuje swoje nieścisłości, ale zamiast przyznać się do błędu, unika tematu, nie wykazując chęci do refleksji nad swoimi działaniami. Kolejne kłamstwo Ewy wyszło przy okazji kolejnej edycji Rossmann Run. Jest to popularna akcja promocyjna organizowanej przez sieci drogerii Rossmann. No nie gadajcie, że jechała na rowerze zamiast biegać, no ja pierdolę. Ale przecież podobno na 10 km najszybszy wynik na świecie to jest chyba jakieś 38 minut czy coś takiego? Podobno laski zamiast biegać to jeździły na rowerze i robiły tam powiedzmy, nie wiem, 36 minut. Wiecie o co chodzi? Podczas której uczestnicy mogą zdobyć atrakcyjne rabaty na zakupy biorąc... O, 30 minut! ...udział w biegu na czas. Ewa zapowiedziała swój udział w maratonie, a jej rezultat zaskoczył wszystkich. Zamiast zarejestrować się jako oficjalna uczestniczka, wystartowała jako gość, co zgodnie z regulaminem uniemożliwiało jej uzyskanie jakiejkolwiek zniżki. Pomimo tego upierała się ona, że bieg odbył się zgodnie z zasadami i przez to przysługuje jej rabat, co spotkało się z krytyką obserwatorów, którzy oskarżyli ją o wprowadzenie w błąd. Gdy Ewa zauważyła, że jej działania stały się przedmiotem dyskusji, opublikowała na Instagramie mapkę z GPS jako dowód na pokonanie trasy. Tutaj jednak dzieje się największy plot twist. Okazuje się, że ta mapka nie zgadza się ze wcześniejszymi relacjami, które sugerowały, że zazwyczaj biega po terenach wiejskich. Jezu, że komuś się chciało! Że komuś się chciało! Podczas gdy nowa mapa przedstawiała trasę przez obszary miejskie. Wkrótce jednak okazało się, że screen z mapką GPS najprawdopodobniej pochodził od jej przyjaciela, który pomógł jej w tej manipulacji, aby podtrzymać fałszywe twierdzenie o udziale w akcji. Ewa nigdy nie opublikowała swojego screena, a całą sprawę zignorowała, no bo w sumie co miała zrobić innego, skoro po raz kolejny została przyłapana na kłamstwie. A może ze dwa tygodnie później w sieci wybuchła kolejna fala krytyki po opublikowaniu przez Ewę Instastory, w którym poinformowała swoich widzów o nowym vlogu na kanale. Wydawać by się mogło... Ej, dobra, wiecie co? Strasznie mnie to dziwi, że ludziom chce się sprawdzać na przykład, czy się trasa zgadza z miejscem, w jakie ona pokazywała, że niby w nim biega. Szczerze? No nie chuj. Nie chciałoby mi się tego sprawdzać. Jednak użytkownicy szybko zauważyli, że Ewa nagrywała Instastory podczas jazdy, co było widoczne w odbiciu jej okularów. Dodatkowo nagranie było realizowane z ręki, co sugeruje, że prowadziła pojazd jedną ręką, trzymając telefon w drugiej. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na tłumaczenie Ewy w tym wszystkim. Ona próbowała tłumaczyć swoje postępowanie, jednak jej wyjaśnienia, spoiler, były niespójne. Twierdziła ona m.in., że telefon był zamocowany na statywie, mimo że w odbiciu okularów wyraźnie widać jej rękę. Dodatkowo sama stwierdziła, to tak jak szeliga. Mówiła, że ona w tym czasie to w ogóle stała na światłach i nic się nie stało. Kochani, ja stoję na czerwonym świetle. Stoję na czerwonym świetle. No nie gadaj! No ale po co? Po co, widzowie? Nie wiem, no są takie sytuacje, że możesz sobie, nie wiem, zerknąć na telefon, że możesz coś w nim zmienić, ale trzymać go cały czas w ręce? Nie wiem. Jednak śmiało możemy zauważyć na tym nagraniu, że jak najbardziej samochód się rusza. Jednak, jak to bywa w internecie, w przekonaniu Ewy temat został zapomniany, a Maję Staśko, która nagłośniła sprawę na platformie i... Kochani, ja stoję na czerwonym świetle, w tle dźwięk opon jadących po drodze. Określiła jako donosiciela. Myślicie, że to koniec? Nie ma takiej opcji. W kontekście publicznych wystąpień Ewy i jej ojca w mediach społecznościowych pojawiają się zdecydowane wątpliwości dotyczące ich relacji, a zwłaszcza intencji i autentyczności Ewy. Wielu obserwatorów uważa, że Ewa zmusza swojego ojca do udziału w tworzeniu treści internetowych, co budzi poważne obawy o jego komfort i dobrowolność w tych działaniach. Jednym z zarzutów wobec Ewy jest to, że jej ojciec jest starszy i schorowanym mężczyzną i wydaje się być niechętnie zaangażowany w jej internetowe projekty. Podczas jednego z live'ów na pytanie o przyszłe transmisje, sam ojciec zasugerował, że jego udział przede wszystkim zależy od jego samopoczucia. Ewa jednak natychmiastowo skorygowała jego wypowiedź, stanowczo stwierdzając, tutaj cytat, będziesz się czuł dobrze. Tego typu sytuacje rodzą pytania o to, na ile dobrowolny jest udział ojca w tych nagraniach, czy jest zmuszany. W szczególności zapadła mi w pamięć sytuacja z jednego live'a, kiedy ojciec Ewy, Zygmunt, pokazywał zegarek otrzymany od córki, żartując, że kosztował on 25 tysięcy złotych. Ewa szybko zareagowała, poprawiając go, twierdząc, że zegarek nie był tak drogi. Kiedy Zygmunt ponownie jednak
jednak zażartował, mówiąc tym razem, że zegarek kosztował 25 zł, Ewa ponownie go skarciła, a jej reakcje zostały przez niektórych odebrane jako po prostu surowe i sugerujące brak zrozumienia dla humoru własnego ojca. Możliwe, że Ewa obawiała się, że jej żarty mogą wywołać niepotrzebne spekulacje na temat jej finansów, zarówno że wydaje dużo pieniędzy, jak i że ich nie ma. Z relacji niektórych osób wynika, że Ewa traktuje swojego ojca w sposób instrumentalny, wykorzystując go do zwiększenia zasięgów swoich treści. On sam, postrzegany przez wielu jako sympatyczny i dobroduszny starszy pan, jest według nich jedynie narzędziem mającym na celu przyciągnięcie większej publiczności. Obserwatorzy zwracają również uwagę, że Ewa, której postać bywa oceniana jako mało wyrazista, bazuje na sympatii, jaką wzbudza jej ojciec, ponieważ sama nie ma wystarczająco dużo do zaoferowania. I zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z was nadal nie wiedzą, z jaką osobą mamy dzisiaj do czynienia, dlatego pozwólcie, że przybliżę wam jedną sytuację. W dzisiejszych czasach vlogowanie staje się nie tylko formą rozrywki, ale także formą do dzielenia się codziennymi doświadczeniami z widzami. W jednym z grudniowych vlogów Ewy widzowie mieli okazję śledzić jej pobyt u ciotki we Wrocławiu. To, co miało być zwyczajnym relacjonowaniem rodzinnych spotkań, przerodziło się w publiczne ujawnienie napiętych relacji rodzinnych. Pierwszy vlog serii dokumentującej wizytę Ewy u ciotki od razu wzbudził kontrowersję, ponieważ widzowie zauważyli, że starsza kobieta była wyraźnie zirytowana obecnością Ewy. I mimo, że ta starała się uchwycić codzienne chwile i przekazać ciepłą rodzinną atmosferę, to w rzeczywistości obraz był zupełnie inny. Ciotka burszała pod nosem, a jej chłodne zachowanie nie uszło uwadze widzów. Słucham? Aha, dobrze, bo wcześniej poszłam. Kolejny odcinek vloga zatytułowany Dlaczego wróciłam wcześniej z Wrocławia? Przyniósł jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Ewa zdecydowała się skrócić swój pobyt, ale nie zdradziła dokładnych powodów. Wskazała jedynie na prywatne przyczyny, podkreślając, że ciotka złamała jej serce i sprawiła, że Ewa była załamana. Choć starała się nie wdawać w szczegóły, emocje były widoczne. Matka Ewy niezwłocznie pojechała po córkę do Wrocławia, aby zabrać ją do domu, co tylko podkreśliło dramatyzm całej sytuacji. Po tej sytuacji Ewa całkowicie zerwała kontakty z ciotką. Pod usuniętym już vlogiem pojawił się od razu komentarz od kuzynki Ewy, który rzucił światło na przyczynę całego konfliktu. Z relacji wynikało, że podczas sylwestrowej wizyty u ciotki Ewa niespodziewanie zaprosiła do domu nieznajomego Azjatę, którego spotkała na ulicy. Brak znajomości języka polskiego i nagła obecność obcego mężczyzny wywołały u ciotki tak silny stres, że kobieta trafiła na szpitalny SOR. Ewa zamiast wykazać zrozumienie i nie narażać cioci na stres, była wręcz oburzona jej reakcją i natychmiast opuściła dom. Czekaj, czyli typiara przyjechała do swojej ciotki, z którą nie ma zbyt dobrego kontaktu. Poszła i znalazła jakiegoś Azjatę, którego przyprowadziła na chatę i ona tak się zestresowała, że... Kurde, nie wiem, dziwne. Cała ta sytuacja z ciotką ujawniła głębsze napięcia, które od dawna narastały między Ewą a starszą członkinią rodziny. To, co było tylko zwyczajnym vlogiem, stało się bardzo szybko publicznym ujawnieniem rodzinnych problemów, które doprowadziły do zerwania kontaktów. Choć Ewa starała się zachować część szczegółów dla siebie, fragmenty ujawnione we vlogach i komentarzach widzów ukazują... Wcześniej nie wiem się, ale jak robisz Wrocław, to korzystaj może z jakichś apartamentów, bo ja rozumiem, że ciocia ma swoje lata i może nie bardzo chce się udzielać internetowo, ale wieje od niej chłodem w stosunku do ciebie, mam wrażenie, że ona bardzo... że ona nie bardzo za to przypada i twoje wizyty są jej nie na rękę. Bolesne tło całej sytuacji. Kupuje pieniędzy na prowadzenie sprawy w postępowaniu przygotowawczym przed sądem pierwszej instancji. Nigdy was nie prosiłam o pomoc finansową, ale jestem zmuszona. Niestety pewne opłaty za usługi adwokata przerosły moje oczekiwania. Otóż początkowo, oglądając story Ewy, na których mówi ona o problemach finansowych oraz o walce z hejterami, można było sobie pomyśleć, co za biedna dziewczyna. Jednak jak się później okazało, problem z opłatami za pracę prawnika wynika nie przede wszystkim z tego, że ona jest po prostu biedna, tylko po prostu z faktu niedopatrzenia samej Ewy. Okazało się, że Ewa podpisała z prawnikiem umowę, w której zawarty był zapis o wynagrodzeniu adwokata w wysokości 6150 zł oraz 500 zł za każdą rozprawę, co daje dodatkowo 5 razy 4, 2000 zł. Jak sama Ewa mówi, planowano 4 rozprawy. Podpisałam umowę u mojego adwokata na kwotę 6150 zł. Od każdej rozprawy, a tak planowane było, że tych rozpraw będzie 4, mój adwokat bierze 500 zł. Dlaczego więc cel zbiórki wynosił 10 tysięcy? Jest to pytanie, na które najprawdopodobniej nigdy nie dostaniemy odpowiedzi. Nie mamy tak naprawdę nawet pewności, czy rzeczywiście... Ej, ale w ogóle jaka to jest głupota, że w ogóle podpisujesz jakieś dziwne, kurde, nie wiem, dziwne umowy, na które nie masz pieniędzy, nie czytasz za bardzo tego? Współpraca z prawnikiem się wydarzyła, gdyż ciężko mi uwierzyć, że prawnik byłby w stanie po prostu tak najzwyczajniej w świecie przewidzieć ilość rozpraw, jaka rzeczywiście się w tym przypadku odbędzie, nie wiedząc, kto dokładnie będzie przeciwko Ewie.
sobie. I pewnie zastanawiacie się, jak skończyła się zbiórka na walkę z hejtem. Otóż zbiórka została zablokowana przez stronę za pośrednictwem, której Ewa ją organizowała, z powodu braku odpowiedniej dokumentacji, faktury oraz zaświadczenia od psychologa bądź psychiatry. Każdy pieniądz, który był wysłany, byłam za niego wdzięczna. Przecież ja nie ukradłam nikomu pieniędzy. I teraz widzowie zastanawiacie się, no dobra, skoro zbiórka została zablokowana, to w takim razie skąd ona wzięła fundusze? Otóż okazuje się, że Ewa Makówka, jak sama twierdzi, wzięła kredyt. Widzowie, nagrywam ten fragment po kilku dniach od nagrania części pierwszej. Czekałem z nadzieją na publikację wyjaśnień ze strony Makówki i muszę przyznać, że się nie zawiodłem. Nasza dzisiejsza bohaterka w piątek opublikowała film zatytułowany Przepraszam, pogubiłam się. W tym filmie, jak sama twierdzi, odpowiedziała na najtrudniejsze z możliwych pytań zadanych przez widzów. Sprawdźmy, czy rzeczywiście Ewa wyjaśniła nurtujące jej widownie kwestie. Aby nie wypowiadać się tylko i wyłącznie negatywnie, przyznaje, że starała się złapać widzów za serca. Wzruszająca muzyka, przygaszony kolor, granie na emocjach oraz mimika samej Ewy, no naprawdę starała się. Nie jest dla mnie łatwe. Muszę odpowiedzieć na trudne dla mnie pytania, ale czas stawić czoła i przestać udawać, że nie ma tematu. Sam film rozpoczyna się od kwestii nagrywania podczas jazdy. Coś, co już poruszaliśmy tutaj. I niestety w tym przypadku już w drugiej minucie filmu pojawiają się pierwsze kłamstwa. Ewa idzie w zaparte, że stała na czerwonym świetle, tylko że to w trakcie nagrywania zmieniło się na zielone, dlatego nagrywała jadąc. Jest to kłamstwo, gdyż jak możemy zauważyć od początku fragmentu... Kochani, ja stoję na czerwonym świetle, ale chciałabym was poinformować, że właśnie na kanał wszedł vlog. Miłego oglądania i przede wszystkim żyje, wszystko było ok, a co z tego będzie, zobaczymy. Nie rozumiem ludzi, którzy nagrywają jakieś wytłumaczenia i potem okazuje się, że te wytłumaczenia są chuj warte. Nie rozumiem tego. Jedzie ona i żadnych świateł nawet nie ma. Ona po prostu jedzie. Idąc dalej, Ewa tłumaczy, nawet że poszło na zakupy widać, po ogłoszeniu zbiórki na walkę z hejtem. Świateł. Nie, widzowie, nie chodzi o zbiórkę na głodne pieski, tylko o zupełnie inną sytuację. Jak sama autorka mówi, zrobiła to, żeby dać niektórym pstryczek w nos. Nie sądzisz, że to trochę nieuczciwe zakładać zbiórkę, a zaraz iść na zakupy ubraniowe? Oczywiście uważam, że... To nieuczciwe. I przypominam, mówimy tutaj o 28-letniej kobiecie, która poszła na zakupy tylko i wyłącznie po to, żeby dać pstryczek w nos swoim widzom. Tu się też takie zamieszanie zrobiło, bo ja może powinnam napisać... Czy napisałam? Już nie pamiętam, możecie mi przypomnieć. Współpraca, czy tego nie napisałam? Chodziło po prostu o to, że to nie była płatna współpraca. Ewa. Co ty pierdolisz? Gdybyś podjęła współpracę barterową i mówiła o tym wprost, siłownia nie zaprzeczyłaby podjęciu waszej współpracy, tak jak w tym przypadku to zrobiła, co może insynuować, że ponownie w tym przypadku kłamiesz. Kolejne ogromne kłamstwo Ewy wychodzi już przy minucie siódmej, więc jak widzicie, mamy już trochę tych kłamstw, a jesteśmy dopiero przy minucie siódmej. Posłuchajcie sami. Wiedziałam, że zarabiam z YouTube'a, nie są to nie wiadomo jakie pieniądze, ale są to pieniądze... Jakbym poszła do pracy na etat? Do pracy na etat? Ewa twierdzi, że zarabia pieniądze ciut wyższe niż takie, gdyby poszła na etat z samego YouTube'a. Jest to ogromne kłamstwo, gdyż obecnie minimalna krajowa w Polsce wynosi rzekomo 3261,53 zł netto, czyli na rękę. Patrząc na kanał Ewy, możemy szybko zauważyć, że jej zarobki są o wiele niższe niż ta kwota. Ewa Makówka w trakcie ostatniego miesiąca uzbierała łącznie na wszystkich filmach 58 tysięcy wyświetleń. Biorąc pod uwagę, że nie ma na swoim kanale żadnych współprac, możemy założyć, że jedynym źródłem zarobku są pieniądze z Google AdSense. Dla tych z was widzowie, którzy nie wiedzą, AdSense płaci za reklamy, które twórca umieszcza na filmie, mimo to oglądając kanał Ewy... No ja strzelam, że ona tak z 1500 zł może zarabiać. Reklamy z tego. Wyświetlają się jedynie na końcu filmu. Świadczy to o tym, że może Ewa pozwala samej platformie YouTube ustalać, gdzie mają ci wstawić reklamy. I akurat sam będąc YouTuberem wiem, że YouTube automatycznie ustala je na końcu filmu, jeśli twórca nie ustawi ich gdziekolwiek indziej. Oprócz tego znacząco ogranicza ilość wyświetlanych reklam, na przykład w filmie godzinnym, dając tych reklam najzwyczajniej w świecie 3. To, co działa na korzyść Ewy, to fakt, że jej materiały są długie. Co za tym idzie, mogłaby rzeczywiście zarabiać z tych reklam. Porównam to, używając przykładu swojego kanału. W ostatnim miesiącu opublikowałem dwa bardzo długie, jak na mój kanał, materiały o Maji Staśko 24-minutowy... A ty ile masz z YouTube'a 1000 zł? Nie. Ja nie. A co?
natomiast drugi o Forsakenie z CSGO 19-minutowy. Mimo że materiał o Staśko był bardzo długi, spotkał się z bardzo dobrym RPM-em i CPM-em, zarobił on za 46 tysięcy wyświetleń $150. Biorąc pod uwagę, że Ewa publikuje dwa razy w tygodniu, gdzie średnie odcinki osiągają 5-6 tysięcy wyświetleń i ma na nich dwie bądź trzy reklamy, możemy z łatwością obliczyć, że zarabia ona w przedziale $300 bądź $400 na miesiąc, co przy obecnym kursie dolara nie równa się nawet połowie płacy minimalnej na etacie. Oczywiście, możemy wziąć pod uwagę zarobki ze starszych filmów, ale nawet jeśli tylko i wyłącznie po to, żeby dobrze się to liczyło, dodamy do tego kolejne $100, to dalej nie jest to kwota, o której Ewa wspomina, a nawet nie jest blisko tej kwoty. Jest to o tyle zabawne, że Ewa starała się w tym materiale jednocześnie... Podoba mi się ta odpowiedź, nie ja nie, a co? No bo... Dziwne pytanie. Wcześniej wytłumaczyć siebie, mówiąc, że ona nigdy nie cisnęła osób, które pracują na etat. A to, że... Za przeproszeniem, boli was dupa. Boli was dupa, pracować. Co? Że nie możecie być influencerką. Tam, gdzie nie lubicie, że nie potraficie nic ze swoim życiem robić. Boli to was dupa. Pomijając fakt, że to robiła, to tutaj nawet próbując nie robić tego, to ponownie to robić, twierdząc, że zarabiają oni najzwyczajniej w świecie około 1600 bądź 2000 zł, co nie jest najzwyczajniej w świecie prawdą. Pewnie zastanawiacie się, co jeszcze dzieje się w trakcie tego 50... Ej, ale to nie, że ja do was tak mówię, tylko że ona do was tak mówi. Czemu do mnie piszesz, dobra, z nie robię? ...minutowego monologu. Ewa próbuje wziąć widzów na litość, a ci to zauważyli, przynajmniej wystarczy sprawdzić komentarze, które w tym przypadku są naprawdę... Ale to naprawdę ostre. W sensie, łudzisz się, że ta sztuczna pokora cokolwiek zmieni? Ewo, nikt nie uwierzy w twoją manipulację. Nagle zgrywasz miłą kobietę i myślisz, że przyjmiemy cię z podkulonym ogonkiem? Z całym szacunkiem, ale ja tych tłumaczeń nie kupuję. Żadnych konkretów nie mówisz, wszystko dookoła, uważam, że pali ci się gród pod nogami i filmik miał za zadanie ponownie wzbudzić zaufanie ludzi, a ty nadal nie rozumiesz, co źle zrobiłaś. Przykład? Mówisz, że założyłaś swoją biurkę, ale przecież inni też zakładają na przykład na odkurzacz. Prowadziłam samochód z telefonem w ręku, ale jak zaczynałam nagrywać, było czerwone. Także ja przepraszam, nie kupuję tego filmiku, uważam, że manipulatorką jesteś świetna. Nie no to... Słuchajcie, skoro tamta babka napisała, że ale, czyli nie jest świetną manipulatorką, jest chujową manipulatorką, bo ludzie się na niej poznają. Dobrzy manipulatorzy robią tak, żeby ludzie myśleli, że oni są super. Tutaj się nie zgodzę, uważam, że manipulatorką jest, za przeproszeniem, chujową. Następnie kończąc film tematem zbiórki na karmę dla psów, którą jak twierdzi dostarczyła, rzeczywiście jestem w stanie zgodzić się z tym. Pojawił się jeden film, w którym Ewa dostarcza zakupioną karmę, zapewniając, że nie jest to taki ostatni materiał. Tak jak mówiłem wcześniej w tym materiale, był to ostatni materiał. I to jest chyba fakt, który przeszkadza najbardziej widzom w zachowaniu Ewy. Chwali się ona na Instagramie każdą najmniejszą rzeczą. Z jedzeniem gofra, wypiciem kawy z żabki, zwiedzaniem z rodzicami, pójściem na randkę. Ale kiedy przyszedł czas na zrobienie, Ewa zgarnęła pieniądze, nie przedstawiła praktycznie żadnych dowodów, nie podsumowała ilości zebranych pieniędzy, mimo że na ulicy Sienkiewicza śpiewała przez dłuższy czas. Czy skoro trwało to dłuższy czas, zebrane pieniądze wystarczyłyby na zakup dwóch worków karmy? Na to i na wiele innych pytań musimy, widzowie, odpowiedzieć sobie sami. Dobrze, kochani, wypiłam kawę. Bardzo wam dziękuję, że sobie porozmawialiśmy. Tak jak mówię, jeśli zobaczycie jakieś konta, screeny, czegoś obrzydliwego na mój temat, bardzo proszę, podsyłajcie mi. Nieźle. No, powiem wam, że nie spodziewałam się tego, że taki ciekawy ten filmik będzie, ale naprawdę był fajny. Dużo researchu ten typek zrobił, serio. Bardzo dużo.